dobry, a może dobry wieczór, w zależności o jakiej porze nas oglądacie. Witam was bardzo serdecznie na kanale Misja Eurowizja w kolejnym odcinku Drogi do Malmy. I w jakże ekscytującym odcinku. Jest godzina 8:55, czekamy na ogłoszenie reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji. I kto to będzie? Kandydatur jest dużo w obiegu. Jest Luna, jest Justyna Styczkowska, Marcin Maciejczak, jest chociażby Maciej Musiałowski, jest Natasza Urbańska, Krystyna Prońko. Dużo tych nazwisk się przewija w przestrzeni publicznej, ale już wszystko za moment będzie jasne i klarowne, kto będzie Polskę reprezentował na tegorocznej Eurowizji. W międzyczasie, jak czekamy na godzinę X, na godzinę 9, zajrzyjcie do naszego opisu. Tam znajdziecie linki do social mediów, a także do naszego Patronite'a. Jeżeli chcielibyście nas wesprzeć przed wyjazdem na Eurowizję 2024, a także realizacji innych naszych projektów, będzie nam niezwykle miło. Intro i Polskę na Eurowizji 2024 reprezentować będzie... Luna! Okej, okay, jest to dla mnie zaskoczenie pewnego rodzaju. Wow, okej. Okay. Co, The Tower, utwór, który w takim razie będzie Polskę reprezentował na tegorocznej Eurowizji. Popówka, radiówka. Nie w stylu Luny? Myślę, że z pewnym potencjałem stagingowym i bardzo wkręcający się od pierwszego przesłuchania. To jest jego niewątpliwy plus. To, że ja pamiętam, jak byliśmy z Hubertem na premierze The Tower dla mediów, to już wiecie, po tym pierwszym przesłuchaniu w całości tej piosenki już miałem ją w głowie, już ją śpiewałem, już ją nuciłem. To jest jej moc. To na pewno. Jest to dla mnie pewnego rodzaju szok, jeszcze o tym powiem, myślę, więcej w trakcie tej części recenzyjnej. No ale trochę ja Olu nie zapomniałem w tych wszystkich dywagacjach, rozważaniach i spekulacjach. A tutaj, tadam! I mamy jednak młodą artystkę, która wystąpi na Eurowizji. Będzie jedną z młodszych uczestniczek, notabene. Nie no, refren to ma moc, to ma moc. On, wiecie, ta piosenka nie jest za bardzo odkrywcza. Tutaj to nie jest mega nowe brzmienie, czy... To nie jest jakaś odkrywcza, wiecie, konwencja tego utworu. Aczkolwiek... Może w tej prostocie jest siła. W tym roku mamy bardzo różnorodną Eurowizję. Może taka zwykła popówka. Nie obrażam tu słowem zwykła, ale wiecie, do... oryginalności czy inności chociażby Irlandii i jest jej daleko i dla niektórych to będzie plus, dla niektórych minus. Bardzo jestem ciekawy, jak Luna się prezentuje na żywo. Jaki ona ma pomysł w ogóle na ten występ. O tym sobie zaraz porozmawiamy. Ale no, jest to dla mnie szok. Na pewno. Będę miał taką chwilę, żeby, wiecie, myśli pozbierać. No, wybaczy, że znowu tak patrzę, ale tutaj mam komputer. Luna, reprezentantką Polski na Eurowizji 2024. Co ja o tym myślę? Myślę, że jest to niezły utwór naprawdę. Myślę, że ta piosenka to nie jest coś, za co powinniśmy się wstydzić i będzie można kibicować Lunie i trzymać za nią kciuki. Aczkolwiek, skromnie uważam, że mieliśmy po prostu lepsze opcje do wyboru. Mieliśmy Witcher Tarohoro i od niego zacznę. Dla mnie Justyna trochę przegrzała temat, jeśli chodzi o Eurowizję. Za wcześnie zaczęła, być może chcąc wymusić na TVP wybór wewnętrzny. To się nie udało. Jak wiemy, stanęła w szranki preselekcyjne i nie wygrała. Szkoda, chociaż temu utworowi też by się przydał srogi revamp, pomysł na staging, też było dużo plusów i minusów. Szkoda Marcina Maciejczaka, którego utwór znam i moim zdaniem jest
lepszą popówką, klubówką z większym potencjałem na występ, z większym potencjałem na staging. Szkoda Nataszy Urbańskiej, szkoda też kilku innych naprawdę dobrych utworów. Moim skromnej opinii lepszych od Luny. Aczkolwiek, tak jak mówię, komisja kierowała się pewnymi kryteriami, których nie znamy. Kierowała się, myślę, we swoim mniemaniu potencjałem na występ, na jak najlepszy wynik. Trzymam kciuki za Lunę. Dla mnie wciąż, tak jak mówię, jest to dobra, fajna, nośna, chwytliwa piosenka. Nie jest to utwór na czołową piątkę czy czołową dziesiątkę. Dla mnie jest to piosenka skrojona na wynik w okolicach maksymalnie 15-17 miejsca, ciutkę niżej, w zależności jak zostanie to zaprezentowane. Ale tak jak mówię, będę trzymał kciuki. Jest to reprezentantka Polski. Jest to, jakby nie było, nasza reprezentantka. I cokolwiek o tym utworze nie myślimy, warto byłoby trzymać kciuki za Lunę, w szczególności, że wybór tegoroczny był przejrzysty, był transparentny, a nie tak jak w zeszłym roku, kiedy telewizję polską reprezentowała Blanka. Nie za bardzo wiem, jak ja bym to pokazał na scenie, szczerze mówiąc. Ja tutaj tego nie widzę. A jest to fajny utwór do radia, jest to fajny utwór do słuchawek, chyba nie na wielką scenę, ale być może polski reżyser nas jeszcze zdziwi. A nie wiem też, jak Luna się prezentuje wokalnie i nie wiem, jak u niej z doświadczeniem telewizyjnym, a jest to bardzo ważne w kontekście udziału w Eurowizji. Wszystkiego tego się dowiemy. Mamy 19 utwór wybrany na Eurowizję 2024. Jest to Polska i tak jak mówiłem, trzymajmy kciuki za The Tower w Malmę. A teraz wasza kolej. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o utworze Luny, który został wybrany przez Komisję Konkursową Telewizji Polskiej do reprezentowania tego naszego kraju na Eurowizji 2024, czyli The Tower. Jeszcze raz zachęcam was do zajrzenia do sekcji opisu, do zostawienia oczywiście komentarzy, z chęcią je poczytam. I to wszystko na dzisiaj. Żegnam się z wami bardzo ciepło i serdecznie. Cześć i do zobaczenia już wkrótce.